Słuchajcie, wreszcie mamy trochę swobody, jeżeli chodzi o ogniskową, ekwiwalent 50 mm, odpalamy. Muszę się przyzwyczaić do tego, że to jest mikrofon kierunkowy i działa z tej strony. Tak to wygląda. Wiele osób pytało się, czy jesteśmy w stanie zarejestrować dźwięk podczas lotu, jeżeli chodzi o Mavica. Zaraz się przekonamy, czy to będzie możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o FPV, wiadomo, że GoPro często nam nagrywa. Gdybyśmy tutaj nosili kamerkę GoPro, byłoby tak samo. Ale załóżmy, że chcemy przetestować Era 3 i usłyszeć, jak on pracuje. Zaraz to zrobimy. 3, 4, go. Słuchajcie, cały ten materiał nagramy nowym systemem bezprzewodowym Boyalink. Bardzo się cieszę, że mój arsenał, jeżeli chodzi o wyposażenie studia latającej kawki, ale też sprzętu polowego, wzbogacił się o następny system. Także bardzo dziękuję firmie Boya za przesłanie tego właśnie zestawu. Boyalink, super sprawa. Dlaczego go zamówiłem, dlaczego się zgodziłem na tą recenzję? Z paru przyczyn. Przede wszystkim zwykle nagrywam bezlusterkowcem tylko, który jest wyposażony w shotgun, czyli mikrofon kierunkowy. Ale jest wiele takich sytuacji, kiedy na przykład chciałbym nagrać coś telefonem bardziej profesjonalnego na YouTube'a albo nagrać GoPro i brakuje mi też możliwości takiej, żebym miał równy dźwięk z wszystkich trzech sprzętów, tak? Czyli GoPro, iPhone i także moje Sony. Do tej pory miałem takie kłopoty z tym, bo ciągle jak nie zgubiłem, tutaj jest to super zrobione, to mi spadło. A tutaj mamy bardzo solidne mocowanie tego na takim krążku z tworzywa, w takim pierścieniu, który wchodzi i przekręcamy go, blokujemy. Nie ma opcji, żeby to spadło. Pod tym względem jest to naprawdę super zrobione. Ja oczywiście pod tym względem już mam buty całe mokre, ale na tym polega i na YouTube'a tak się robi. No i jak to wyszło? Tak to wygląda, a dzięki temu, że mam tutaj jeden odbiornik, który jest w tej chwili przy stanówce, dwa nadajniki i do tego jeszcze trzy adaptery, mogę praktycznie każdy sprzęt wykorzystać. Świetna sprawa i przede wszystkim mogę pokazać ćwiczenia w plenerze, czyli mogę pokazać, jak na przykład startuję, czy ląduję dronem, mogę pokazywać manewry dronowe, jednocześnie siebie, komentarz dwóch pilotów jednocześnie, jeżeli latamy we dwójkę. Dobra, jak się do was zbliżam, to mi zasięg chyba. Nie mogę połatować. To niedaleko latam. Niedługo będziemy mieć walkstand. Ła, ale zajebiste, Rafał, ty! Co? Na dupie się goci. Tak? No, dawaj. Totalnie. Dawaj, Damian, do nas. Poczekaj, Rafał. Ja cały czas robię to samo tempo, staram się i tę samą wysokość. Patrz, patrz. Dawaj, Patry, wow! Widziałeś? Tak, ekstra. Na przykład robimy chasing, czyli jeden dron lata za drugim i w tym momencie mieliśmy takie przypadki. Nie nagrywało się to najlepiej, dlatego że mieliśmy tylko jeden mikrofon kierunkowy i jeden z pilotów w ogóle nie był usłyszany. No było naprawdę konkretnie. Więc pod tym względem można też zaprezentować dźwięk z silników swojego drona. Także jest kilka przynajmniej zastosowań, które są do przodu. Nawet GoPro czy telefon komórkowy, którym nagrywamy na wakacjach, czy nagrywamy szybkie rzeczy, właśnie zupełnie inaczej brzmią, jeżeli zastosujemy mikrofon bezprzewodowy. No i słuchajcie, ostatnio była taka sytuacja, rozmawiałem z kolegą, mówi, bardzo chciałbym prowadzić YouTube'a, bo mam dużo takich obserwacji, fajnych rzeczy do podzielenia się, ale nie mam kiedy edytować. Przecież możesz nagrywać smartfonem nawet w samochodzie, tak jak teraz, opowiadać o swoich przygodach i robić to praktycznie bez cięć, czyli jednym ciągiem, bez zmiany scen, a na to nałożyć scenki dronowe na przykład i masz film. Kwestia tego, żeby być regularnym i żeby to robić. I taka edycja zajmie ci na przykład 20 minut na jeden odcinek. Wystarczy, tak? Podłożysz sobie tylko muzyczkę,
dasz swoją wypowiedź taką jak moja teraz i do tego scenki nałożysz dronowe i to wszystko, tak? Takie kanały w Stanach mają nawet po 70, 50, 70 tysięcy subskrybentów i normalnie żyją swoim życiem, bo ludzie robią inne rzeczy, na przykład facet, który lata FPV, kebab FPV, jest dentystą i on nie ma kiedy nagrywać, ale cały czas przesyłają mu sprzęt do testów i cały czas jest bardzo liczącym się twórcą, jeżeli chodzi o YouTube'a. To, czym chciałem powiedzieć, tutaj fajne jest w boi to, że mamy jeden taki charging case, czyli mamy pudełko etui ładujące, które pozwala nam na całkowite naładowanie systemu dwukrotnie. Bardzo fajna sprawa. I ładują się wszystkie sprzęty automatycznie. Czyli jak tylko schowamy je do pudełka, one podładowują się, później deaktywuje się ładowanie i to gra. Mamy bardzo fajny system kontrolek, czyli widzimy, kiedy jest sparowany cały system. Mamy na niebiesko światełka świecące. Jeżeli chcemy zastosować redukcję szumu, wystarczy przycisnąć razem plus i minus i wtedy mamy światełka zielone, co sygnalizuje, że jest włączona redukcja szumów. Mamy też możliwość wyciszenia mikrofonu poprzez mute, czyli przyciskamy raz klawisz mute i nam miga cały system na czerwono. Bardzo fajną sprawą jest możliwość też regulacji głośności, czyli gain poprzez plus i minus. Możemy regulować, w tej chwili nagrywamy na full, ale można też zmniejszyć tą moc, prawda? W tej chwili jest cichutko, teraz sobie podgłośnimy i mamy maksa, tak jak teraz. To, co jest ciekawe, te nadajniki ważą 12 gramów, więc są bardzo lekkie. Można je stosować do zwiewnych ubrań, czy lekkich bluzek, czy koszul. Nie przeszkadzają, nie ciążą. A to, co mnie się najbardziej podoba i to, co wcześniej odrzucało mnie do takich systemów, to jest osłonka przeciwko szumowi wiatru. I tutaj w Boyalink ona jest wciskana, a następnie blokowana poprzez obrót i nie sposób zgubić takiej osłony, co zdarzało mi się często w poprzednich systemach, które już dawno sprzedałem. Jeżeli chodzi o masę odbiornika, 15 gramów wytrzymuje 6 godzin pracy. Jeżeli chodzi o nadajnik, każdy z nich waży 12 gramów i wytrzymuje nam 10 godzin pracy. Dzięki temu case'owi ładującemu, charging case, dwukrotnie naładować cały system, jak mówiłem, czyli wystarcza nam to spokojnie na jakieś 12 godzin pracy minimum, a jeżeli używamy tylko jednego transmitera, to wystarcza nam praktycznie na 30 godzin. Teraz nagrywam randomowe scenki w drodze do miasta i dzięki temu, że mam ten mikrofon, to faktycznie dźwięk jest na przyzwoitym poziomie. Może on nie jest super na najwyższym, ale przynajmniej jest w miarę równy, przynajmniej to wszystko ma ręce i nogi i nie rozjeżdża mi się dźwięk, tak jak nagrywając w przypadku nagrywania samym GoPro czy smartfonem za chwilę, a za moment jeszcze bezlusterkowcem. Tutaj przynajmniej możemy mieć pewną konsekwencję i to wszystko zaczyna wyglądać może nie super profesjonalnie, ale przynajmniej na profesjonalnym poziomie. Pamiętajcie, że to jest rozwiązanie jednak budżetowe. I ostatnia rzecz, która jest bardzo fajna, to jest przełącznik mono stereo. Mamy go na odbiorniku, jeżeli przełączymy na stereo, możemy uruchomić, sparować drugi nadajnik i w tym momencie będziemy mieli stereofoniczne nagranie. Raz, 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 raz. Raz, 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 raz. Raz, 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 raz. Ja tutaj widzę też na odczycie. Raz, 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 raz. Do tej pory stosowałem monofoniczne, ale teraz mam stereo. To, co mi się też bardzo podoba, to jest możliwość podpięcia USB-C pod odbiornik, dzięki czemu jesteś w stanie na przykład ładować swojego iPhone'a poprzez adapter USB-C na Lightning. Genialna sprawa, jeżeli na przykład zapomnisz sobie ładowarki do iPhone'a, a są z tobą koledzy, którzy używają Androida i ładowarek USB-C, można podładować sobie też telefon poprzez sam odbiornik. Nieźle, nie? Słuchajcie, podsumowując cały system, jestem z niego mega zadowolony. Brzmi on w miarę profesjonalnie, biorąc pod uwagę budżetową wartość, jaką kosztuje, bo to nie jest system za grubszą kasę, które widzimy na rynku, z dwoma nadajnikami, więc pod tym względem jest ok. Postaram się wykorzystać go właśnie do tego, żeby wzbogacić swojego YouTube'a o dodatkowe możliwości i ujęcia. Oczywiście on jest praktyczny i dzięki temu nie będę musiał ciągle myśleć o tym, żeby ładować dodatkowe rzeczy, bo po prostu włożę do case'u i będzie na każde moje
życzenie, ale też dzięki temu można nagrać fajny, równy dźwięk zarówno z GoPro, jak i z bezlusterkowca i ze smartfona. To chyba wszystko na ten temat. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Link do produktu umieszczę też w opisie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!